Witam w kolejnym odcinku SGSM Foreigner. Jest to pierwszy z trzech specjalnych odcinków z okazji 300 tysięcy wyświetleń. Do niedawna był u mnie na kanale dostępny film, gdzie mogliście, pod którym mogliście składać propozycje, jakie te turnieje mam omówić w tych specjalnych odcinkach SGSM Foreigner. Niestety za bardzo z szansy nie skorzystaliście, były tam chyba dwie propozycje. No i cóż. No i postanowiłem przychylić się do jednej z nich. Mianowicie dzisiaj w SGSM Foreigner teleturniej Tenable. Tenable, teleturniej, który emitowany jest od 14 listopada 2016 roku na antenie brytyjskiej stacji ITV. Jest to brytyjski teleturniej i jest prowadzony przez tego pana Warwicka Davisa. Ten pan, zanim zaczął prowadzić Tenable na antenie ITV, był gospodarzem przez 2 lata ostatniego odrodzenia Hollywood Squares w Wielkiej Brytanii. Tyle, że właśnie na wyspach ten teleturniej nazywa się Celebrity Squares, ale to jest temat na zupełnie inny materiał. W każdym razie od początku, czyli od 14 listopada 2016 roku prowadzi program Tenable. Pierwszy sezon trwał w roku 2016, właśnie miał 20 odcinków, drugi w zeszłym roku, w 2017, miał odcinków 80, natomiast trzeci sezon rozpoczął się 3 września bieżącego roku i trwa do dzisiaj. No i cóż, krótko mówiąc, zasady. Jeżeli chodzi o zasady, gra składa się z 5 rund oraz finału. W grze bierze udział jedna drużyna, 5-osobowa. Może to być rodzina, przyjaciele, bez różnicy. Pierwsze 4 rundy wyglądają tak samo, procedura jest taka sama. Jak wiemy, drużyna ma kapitana. Jego rolę omówię później. W każdej z 4 pierwszych rund kapitan wyznacza jednego zwykłego zawodnika do odpowiedzi na pytanie. Ponieważ jedna runda to jest jedno pytanie. I tak, wyznaczony zawodnik staje w tym miejscu i dostaje pytanie. Pytania w teleturnieju Tenable są zawsze określone w ten sam sposób. Czyli chodzi o wymienienie 10 odpowiedzi w jakimś tam temacie. Na przykład 10 największych krajów w Europie, albo 10 najbardziej zaludnionych państw w Ameryce, albo 10 największych budowli na świecie. Zawsze pytania są formułowane w ten sposób. No i jest 10 odpowiedzi i zawodnik w jednej rundzie może wygrać 25 tysięcy funtów. Jeżeli to pomnożymy przez 5 rund, no to wychodzi nagroda główna, czyli 125 tysięcy funtów. No i tak, żeby wygrać jakiekolwiek pieniądze, wystarczy udzielić 5 prawidłowych odpowiedzi. Bo tak, pierwsze 4 odpowiedzi nie dają żadnych pieniędzy. Po 5 odpowiedzi, po 5 prawidłowych odpowiedziach, zawodnik wygrywa 1000 funtów. Po 6 2,5 tysiąca, po 7 5 tysięcy, po 8 10 tysięcy, po 9 15 tysięcy i po 10 25 tysięcy funtów. No i tak, ale to już trzeba udzielić wszystkich 10 prawidłowych odpowiedzi. Zawodnik może się wycofać z gry, może w pewnym momencie powiedzieć dość. No i wtedy na konto drużyny wpływa tyle pieniędzy, ile udało mu się zarobić. No ale jeżeli czuje się na siłach, może grać dalej. Ale musi pamiętać, że jeżeli udzieli złej odpowiedzi, wtedy wyląduje na ławce kar i stanie się tak zwanym upadłym aniołem, czyli Fallen Angel. Upadły anioł może wrócić do gry, ale dopiero w 5 rundzie i to na określonych zasadach. No i tak, tak wyglądają rundy od 1 do 4, a potem jest runda 5. W rundzie 5 gra kapitan. No i tej zasady mamy trochę inne. Ponieważ kapitan gra w ten sam sposób co 4 poprzednich graczy, czyli 4 zwykłych zawodników. Tyle, że jeżeli są, nie daj Boże, jakieś upadłe anioły, czyli zawodnicy, którzy udzielili w poprzednich rundach złych odpowiedzi, wtedy kapitan może ich przywrócić. To jest tak zwane teammate. Tyle, że drabinka się kurczy, ponieważ kapitan ogólnie musi udzielić co najmniej 5 prawidłowych odpowiedzi, żeby móc wykupić zawodników. Tyle, że
Po każdej prawidłowej odpowiedzi od 5 wzwyż zawodnik może wykupywać jednorazowo tylko i wyłącznie jednego upadłego anioła. No a to kosztuje, ponieważ wykupienie upadłego anioła powoduje, że drużyna znowu ma w piątej rundzie 0 na koncie i drabinka się kurczy. Po wykupieniu jednego upadłego anioła znika 25 tysięcy i główną nagrodą zostaje 15. Po wykupieniu drugiego upadłego anioła znowu znika 15 tysięcy, zostaje 10 tysięcy, najwyższa kwota w piątej rundzie. No i tak dalej, aż może się skończyć na tym, że udzielenie 10 prawidłowych odpowiedzi, czyli kompletu, spowoduje wygranie tylko i wyłącznie 2,5 tysiąca funtów. Więc to może być nieopłacalne, tak więc kapitan nie musi wykupywać wszystkich upadłych aniołów. No, a jeżeli chodzi o finał, tak wygląda piąta runda, no i został jeszcze nam do omówienia finał. Finał jest bardzo istotny, ponieważ w finale bierze udział tylu członków drużyny, ilu przetrwało swoją grę albo zostało wykupionych z ławki upadłych aniołów. No i cóż, no i drużyna dostaje dwie kategorie w finale. No i kapitan wybiera jedną z tych kategorii, no i potem ukazuje się pytanie i 10 odpowiedzi. No i żeby wygrać wszystkie pieniądze, jakie się zdobyło w sumie od rundy pierwszej do rundy piątej, drużyna musi udzielić kompletu 10 prawidłowych odpowiedzi. Jeżeli tego nie zrobi, wtedy odchodzi z niczym. No i jak już powiedziałem, gra się kończy w dwóch przypadkach. Albo udzielenia, kiedy drużyna udzieli 10 prawidłowych odpowiedzi, albo w przypadku, kiedy po prostu drużyna po prostu wyparuje. Ponieważ każda zła odpowiedź powoduje, że gracz, który udzielił tej odpowiedzi, po prostu odpada. No i drużyna się kurczy. No i tak. Albo braknie miejsc, czyli cała tablica się wyczyści, albo braknie członków drużyny. Jeżeli wyczyszczona zostanie tablica, odsłonięte wszystkie odpowiedzi, wtedy drużyna wygrywa to, co ugrała w rundach od pierwszej do piątej. Natomiast jeżeli wszyscy zawodnicy udzielą co najmniej jednej z odpowiedzi, wtedy drużyna odchodzi z niczym. Ponieważ wtedy jeszcze na tablicy zostaną zakryte odpowiedzi. A musi być dziesiątka, żeby wygrać pieniądze. No. I tak wygląda ten turniej Tenable. Jeszcze należy zwrócić uwagę na to, że tablica ma kształt piramidy, takiego trójkąta. No. To jest bardziej, mi się wydaje, stylizowane na piramidę. Czyli że tu od dołu do góry, od najniższej odpowiedzi o najniższej wartości do odpowiedzi o najwyższej wartości. No, tak to wygląda. No, i tak ogólnie wygląda teleturniej Tenable. Dziękuję bardzo widzowi, który podrzucił ten teleturniej, tą propozycję. Naprawdę bardzo fajny format. Przydałby się w Polsce, moim zdaniem. No, a teraz Wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku SGSM Foreigner. Cześć!